Jedźmy już! Czas ruszać na naszą nowo ekscytującą przygodę. Kierujemy się z naszego domu w kierunku malowniczego Węgorzewa. Jednak na naszej drodze, w okolicach Wilbarka, a dokładnie między Wilbarkiem a Nidzicą, natrafiamy na fascynujące miejsce. Na drodze samochodowej znajduje się pas startowy dla samolotów. I to naprawdę dużych samolotów, a po bokach tego pasa znajdują się takie duże parkingi dla samolotów. Wszędzie ludzie parkują, tam po tamtej stronie jest poligon. Jak dobrze widać, wszystko jest od nowa przygotowane, co oznacza, że za moment wojsko wróci z powrotem na ten poligon nieczynny. No i cóż, no świetne miejsce, trochę dziwne, takie nietypowe, nie? Czy to zrobiło na ciebie wrażenie? No. Nie, bo ja już coś takiego widziałam kiedyś. Aha. Podróżujemy dalej przez malownicze mazurskie krajobrazy, aż w końcu docieramy w okolice Węgorzewa. Teraz nadszedł czas, aby znaleźć odpowiednie miejsce na nasz kamperowy postój. Jednak poszukiwanie miejscówki na dziko nie zawsze jest łatwe. W końcu nasza determinacja zostaje nagrodzona. Odnajdujemy piękne i spokojne miejsce, gdzie będziemy mogli spędzić noc. Co? Bardzo mi się podoba to jezioro. Dojechaliśmy do miejsca postojowego. Kąty rybackie, tak? Nie. Nie, to Węgorzewo jest już. Nie, no tam napisałeś, że to są jakieś rybackie, mówiłaś. Znaleźliśmy nasze miejsce na nocleg w miejscowości Kolonia Rybacka nad jeziorem Święcajno. Przed nami rozciąga się niezwykły widok. Spójrzcie tylko, pięknie tutaj, prawda? Malownicze jezioro o spokojnych, błękitnych wodach. Spójrzcie, otacza nas bujna roślinność, duże drzewa, na środku wyspa. No przepięknie tu. Wielkie przygotowania, rowerki już prawie przygotowane. Kolejny dzień, rowery wypakowane, trzeba je tylko przygotować. Rowery wyczyszczone, przygotowane, zapakowane. Potrzebne rzeczy na podróż, czyli woda, coś do zjedzenia. No i ruszamy. O kurczę. Na samym początku droga nie jest zbyt łatwa. Piasek i to naprawdę bardzo sypki piasek. No ale musimy się przedostać i docieramy wtedy do drogi utwardzonej. No teraz już szybko, fajnie jedziemy. No i czas na pierwszy przystanek. Ale wiesz, że to jest dopiero pierwszy kilometr? No. I już zmęczona? Jesteśmy w Węgorzewie. No może nie 45, cmentarz żołnierzy radzieckich. Na górze Konopki, tuż przy drodze 63 Węgorzewo-Giżycko, znajduje się pomnik poświęcony 318 żołnierzom Armii Czerwonej, którzy zginęli w walkach niemiecko-sowieckich w styczniu 1945 roku. Monument wykonany jest z betonu o wysokości 6,80 m. Został stworzony przez nieżyjącego już olsztyńskiego rzeźbiarza Ryszarda Wachowskiego. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 7 listopada 1968 roku. Obok pomnika znajdują się dwie zbiorowe mogiły żołnierzy. Budowę cmentarza rozpoczęto po wojnie w celu uporządkowania grobów wojennych w powiecie węgorzewskim. O pochowanych tu żołnierzach wiadomo niewiele. Wyrywkowe dane znane są zaledwie dla kilkunastu pochówków. Omijamy Węgorzewo. Trasa rowerowa wiezie po starym nasypie kolejowym, kolei wąskotorowej. No i przy okazji z jednej strony pola, z drugiej strony widok na Węgorzewo. A my tak troszeczkę na wzniesieniu jesteśmy, a tak to wygląda. Nie w tym wydaniu. Ale może następna trasa to na Stańczyki, czyli na Gołdap. Węgorzewo i okolice bardzo dobrze przygotowało się na rowerzystów. Co jakiś czas spotykamy mapy z miejscami, które możemy odwiedzić, jak i również na mapach zaznaczone szlaki rowerowe. A my będziemy się kierować w stronę elektrowni wodnej w Ołowniku. Jedziemy dalej i po drodze napotykamy na łosia. Jest to mały łoś, który wyszedł na drogę. Pomalutku, żeby go nie wystraszyć, jedziemy w jego stronę, ale niestety łoś nas zauważył i ucieka. Spójrzcie, jakie to jest małe, niezdarne zwierzę na pierwszy rzut oka. Jeszcze zobaczy, tak, kto to jest. No i ucieka sobie dalej. Jedziemy chwilę dalej i spotykamy, słuchajcie, drugiego łosia, który bawi się, babrze w jakiejś sadzawce. Ten w ogóle nie jest nami zainteresowany. Na trasach węgorzewskich sądzę, że ciężko byłoby się zgubić. Jedziemy trochę dalej i następna mapa. O, wilki są. Tu jesteśmy. Teraz będziemy jechali tędy. Potem. Możesz w mordę. Dojeżdżamy do miejscowości Więcki, a przed nami klasycystyczny pałac, który został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Do lat 30. XX wieku należał do rodziny Contag, z której wywodzi się znany przywódca liberałów niemieckich. Obecnie w pałacu mieści się gminna podstawówka w Budrach z siedzibą w Więcku. Okres PRL-u pokazał nam, że wiele pałaców na ziemiach odzyskanych było zaniedbanych i zniszczonych. Jednak istnieją również pozytywne przykłady, takie jak ten pałac w Więckach, który został doskonale zaadaptowany na szkołę i przetrwał w doskonałej kondycji do dnia dzisiejszego. To właśnie na takich przykładach powinniśmy się skupić, aby pokazać, jak można odpowiednio wykorzystać te historyczne obiekty. W późniejszej części filmu przedstawię pałace niemieckich możnych, które niestety nie miały tyle szczęścia i nie zostały należycie zachowane. Pokazując te obiekty, chciałbym zwrócić uwagę na różne losy, jakie spotkały pałace w okresie PRL-u. Szkoła tu była. I dotarliśmy do elektrowni w Ołowniku, która została zbudowana w latach 20. ubiegłego wieku przez Niemców, którzy spiętrzyli wody przez zbudowanie niewielkiego jazu. Elektrownia mieści się w takim dużym, murowanym budynku, a przed wojną zaopatrywała w energię majątek i pobliskie wsie. W czasie wojny została częściowo zniszczona. Do odbudowy przystąpiono już w 1949 roku, co zaowocowało w niedługim czasie przywróceniem elektrowni do produkcji energii. W połowie lat 70. elektrownię sprywatyzowano. Obiekt został wyłączony z eksploatacji, a zabytkowe urządzenia, czyli te generatory, turbiny z lat 18-20 ubiegłego wieku, wywieziono niestety, ale na złom. W 2002 roku nowy właściciel rozpoczął odbudowę, a w 2004 ukończył remont i elektrownię przywrócił do produkcji energii, a zalew przy obiekcie znów spiętrza wodę, a przy okazji jest jednym z najlepszych łowisk ryb na Mazurach. Ołownik pokazał nam również drugą stronę, czyli że był wsią PPGR-owską. Widać tutaj budynki po PGR-ze, które już tak naprawdę są wyłączone z użytku. Warsztaty. Z Ołownika kierujemy się w stronę Rapy, a po drodze pierwsza miejscowość to jest Dąbrówka. W Dąbrówce napotykamy w pierwszej kolejności na kościół. Nie możemy zbyt wiele o nim powiedzieć, bo bardzo mało informacji jest w internecie. Jest tylko informacja taka, że ma bardzo ładne witraże, ale my niestety nie możemy ich zobaczyć, bo kościół jest zamknięty. Przy okazji widać, że jest bardzo zniszczony. Powiem Ci, Kasiu, że jak na kościół rzymskokatolicki, jeśli to jest rzymskokatolicki, to biednie, bardzo zniszczony jest. Ale jakoś dziwnie stoi, że wejściem nie jest z tej strony. Nie, tylko wejściem, no tam powinno być wejście, tak, to prawda jest. Przy okazji stoimy na cmentarzu. Tak, bo dookoła jest cmentarz. Musi mieć bardzo ładne witraże. Ruiny pałacu. Tu są bardzo ładne kolumny. Tak wjedziemy tylko trochę. Nie będziemy tam wchodzić. A raczej dworek, który został wzniesiony w 1862 w stylu klasycystycznym. Przynależał on do doktora Wojtcha, który mieszkał i pracował w Królewcu. Odwiedzał go tylko w miesiącach letnich na letni wypoczynek. Majątek ten wraz z przyległymi gruntami istniał już w XVI wieku. Obejmował imponującą powierzchnię 1330 hektarów, oczywiście włączając do tego 3 pomocnicze folwarki. Po II wojnie światowej na gruntach majątku utworzono PGR. PGR również zajmował ten budynek, czyli ten dworek, do lat 90. W latach 90. skończył się czas PGR-ów, no i jak widzimy, budynek stracił właściciela. A jak nie ma właściciela, no niestety to wszystko upada. Tu wiesz co, młodzież się wyżywa i robi dziurę. Jest nawet przepaść do piwnicy. Idźmy dzisiaj dróżką. No ale chyba lepsze to niż shooter. Znaczy może inaczej, shooter jest ok. Lepsze to niż piach. O i ta trasa nas zmęczy. Ja nie wiem, czy my jutro damy radę gdziekolwiek jechać. Teraz kocie łby. Ciąg dalsza. Betonów jeszcze nie było. Ale chyba betony są najlepsze z tego wszystkiego w porównaniu. Mieduniszki wielkie. Od XVII wieku do końca XX wieku znajdujący się tu majątek ziemski był jednym z kilku skupionych w rękach znanej pruskiej rodziny von Fahrenheit. Po II wojnie światowej na terenie majątku utworzono państwowe gospodarstwo rolne, natomiast pałac zatoptowano na biura i mieszkania pracowników. Mieściło się tam także przedszkole. Pałac w Mieduniszkach Wielkich ma pecha, choć piękny i okazały, wielokrotnie cierpiał z powodu pożarów. Przetrwał zawieruchę II wojny światowej i służył w czasach PRL-u jako część państwowego gospodarstwa rolnego. Kiedy po transformacji ustrojowej miał odzyskać swój blask i stać się eleganckim pensjonatem, ponownie spłonął. To był pałac tutaj, prawda? Pałac miał swoje ogrodzenie, a zauważyłeś, że przyjeżdżaliśmy tam przez różne gospodarstwa takie wielkie. I do tego pałacu należały te gospodarstwa. I te gospodarstwo było oddzielone od pałacu. Wiesz, żeby krówki nie przechodziły, żeby... Nie? I dlatego było takim murem. I to mogło być przejście na przykład do jednego z części gospodarstwa. Ale spójrz, jaki potężny mur, kurde, jak obronny prawie, że... No i jedziemy dalej, do naszej głównej atrakcji, do piramidy w Polsce. Ja też jeszcze kilka lat temu nie wiedziałem, że w Polsce jest piramida. Ale tak, w Polsce jest piramida. Niedaleko Węgorzewa, w miejscowości Rapa. Słuchaj mnie, Kasiu, wiesz co, ona jest odrestaurowana w porównaniu z tym, co my byliśmy wcześniej. Budynek, niewielka kwadratowa kaplica grobowa zwieńczona wysokim dachem w kształcie piramidy, stoi pośrodku lasu na skraju małej popegierowskiej wsi. Pikanterii i tajemniczości temu miejscu dodaje fakt, że wewnątrz kaplicy znajdują się trumny z ciałami kilku osób, wśród których kilka ciał uległo mumifikacji. Szczątki te należą do członków rodziny von Fahrenheit, która miała nieistniejący już dziś majątek. Przez wiele lat do kaplicy można było bez przeszkód wchodzić, co często kusiło wandali, którzy urywali mumiom głowy. Kilka lat temu miejscowi opowiadali, że stało się to w latach 70., w czasie gdy w pobliskim PGR-ze chorowały krowy i zdychały. Ktoś miał uznać, że urywanie głów mumiom zapobiegnie chorobie bydła. No niezłe bydło. W związku z tym władze nadleśnictwa, do których należy ten teren, zamurowały wejście do grobowca. Przyjemny chłodek. Tak. W tej piramidzie pod słońcem. Ale piramida odrestaurowana ładnie. Bardzo ładnie odrestaurowana i nie walają się chyba te szczątki, tak jak to się walały kilkanaście. No, jak my byliśmy pierwszy raz, to była taśka lustrami. No tak, tak. O, ostatni chyba postój. Zostało nam 16 km, Kasiu, wiesz? Nie? 16 km nam zostało. Ale do Węgorzewa, do naszego miejsca postoju. Ciężko. 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 Dzisiejsza praca jest wyczerpująca. Stał w rękę? Nie, miałem ten. Powiem tak, kochanie, że praca zarąbista. Ile żeśmy zrobili tych kilometrów? 75. A trasa wygląda tak. Jakby nie patrzeć, kółeczko zrobiłam. No. Najszybsza jest ta z Rapy do Bani.